bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa na koncercie pod tytułem Śpiewamy dla Niepodległych. Jest on realizowany w ramach projektu Małopolskie Chóry, Małopolska Rozśpiewana przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego, a zarazem pod patronatem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Patria w Staszkówce, którego prezesem jest pani dyrektor magister Halina Łaś. Przy tej okazji w imieniu swoim chóru pragnę pani podziękować za prowadzenie i pilotowanie na tego projektu. Koncert składał się będzie z dwóch części. W pierwszej chór zaprezentuje utwory Modlitwę obozową, Bogu Rodzice, do słów Słowackiego, Miejcie nadzieję oraz Biały Krzyż. W drugiej części uczniowie zespołu szkół w Staszkówce przedstawią montaż słowno-muzyczny, który przygotowała pani Dominika Ulmańska wraz z panią Bożeną Kosią. W drugiej części będziemy się śpiewać wszyscy wspólnie, połączeni chór dominanta, chór szkolny oraz wszyscy Państwo, cztery pieśni patriotyczne. Zapraszam na koncert. Thank you.
Jak matka dzieciom ciekawym o latach znaczących
blizną na migach chwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, o słupach nad Odrą stawianych, niech niesie Twoją opowieść wiatr harny i morskie skrzany. Matczyny, ucz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj, nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Bień śniegu i żar czerwieni i orły dumne piastkowskie, to wieczne symbole tej ziemi, najbliższe sercu, bo polskiej. Opowiedz nam, jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów, niech ludzie żyją tu dumie, że taki wydał ich naród. Oh,
wszystkich frontach europejskich przerwano akcje bojowe, a dla naszej ojczyzny zaświtała nadzieja niepodległości. Tak, był to dzień, o którym marzyli nasi rodacy. Nie wszystkim było dane powrócić do swego kraju. Dzieje naszej ojczyzny to rzadko nieszczęśliwe i spokojne. Chcąc przybliżyć nadejście wolności, Polacy zniecani powstania narodowe przelewali krew, cierpieli na zesłaniach i we więzieniach zaborców. Nasi pradziadkowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci, jak być Polakami. Dlatego z nadzieją zanoszono wiele modlitw do Boga. Do Ciebie, Panie, w dziejowej godzinie głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, ojczyznę kochaną, w troje rozdartą w morzu krwi skąpaną. Daj nam wytrwałość, wspomóż nasze siły, niech jedność zgoda stale wśród nas gości. Daj, by się nasze pragnienia spełniły, Ty sam rządź nami, Boże, z wysokości. Niech nasza Polska wśród narodów stanie, dzielna i mądra jednością złączona. Oto Cię prosi z głębi duszy, Panie, ojcowskie ku nam wyciągnij ramiona. O ziemi, o zabytkach, o języku, o ludziach.
Dziękują Bogu, że ten kraj jest ich krajem. Myśląc ojczyzna Karol Wojtyła. Ojczyzna, kiedy myślę wówczas, wyrażam siebie i zakoleniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która przebiega ku innym. Aby ogarnąć wszystkich przeszłość, dawniejszą niż każdy z nas, z niej się wyłaniam, gdy myślę, ojczyzna, by zamknąć ją sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tą przestrzeń, która wypełnia. I to już będzie ostatnia pieśń. Rota uroczysta przysięga na ślubowanie. Przenosimy się w czasy odległe, mniej odległe, kiedy nasi przodkowie wylali krew, ponosili wielką ofiarę, żebyśmy mogli dzisiaj tak pięknie, uroczyście świętować. Łączyli siły, łączyli swoją pracą, swoim zdrowiem, swoimi zdolnościami, aby uzyskać niepodległość w 1918 roku. Dzisiaj połączyliśmy siły, aby wspólnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego świętowania. Myślę, że nasi przodkowie byliby dumni, gdyby teraz słuchali tego koncertu, a może słuchają.
Dziękuję bardzo chórowi za piękne śpiewy. Dziękuję uczniom naszej szkoły. Dziękuję księdzu proboszczowi, który umożliwił nam to świętowanie dzisiaj. I wszystkim, szczególnie tu panu Piotrowi. Dziękuję mediom, że mogą uwiecznić ten nasz koncert. I dziękuję państwu, że jesteście z nami, uczniom naszej szkoły, że wspólnie, razem możemy dać świadectwo, że nasza ojczyzna jest dla nas bardzo ważna. I mam nadzieję, że to szczęście, które możemy się cieszyć wolną Polską, nic nie zagrozi i będzie tak nadal. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Szczęść Boże.